Ekscelencjo, w imieniu Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz wszystkich rodzin naszej parafii, witamy Cię bardzo serdecznie, gorąco, następca apostołów, drogi arcybiskupie metropolito gdański, najmniejszej w tym dekanacie wspólnocie parafialnej. Dzisiaj przeżywamy uroczystość odpustową ku czci świętego Kazimierza, głównego patrona naszej parafii. Dla nas to wielkie i radosne wydarzenie. Przy okazji pragniemy poinformować, że dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i pracowitości naszego księdza proboszcza z pomocą naszych rodzin przeprowadzono konieczne prace remontowe w naszych kościołach, na cmentarzu i na plebanii. Większość inwestycji została wykonana za środki parafialne. Wykonane dzieła służą na chwilę chwałę Bożą. Są dobrem parafii naszej diecezji. Dzisiaj radujemy się z odnowionych kościołów, które jeszcze bardziej nastrajają nasze serca do modlitwy i spotkania z Bogiem. Codzienny różaniec i koronka do Miłosierdzia Bożego, nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czy też wprowadzone przez księdza proboszcza piękne nabożeństwo do Matki Bożej Patryńskiej, odprawiane w dni objawień, gromadzą liczną grupę wiernych i przyczyniają się do ożywienia kultu maryjnego. Ekscelencjo, radujemy się, że jesteście dzisiaj z nami. Prosimy o modlitwę w intencji naszej rodziny parafialnej, o słowo umocnienia na zwierzę i Twoje pasterskie błogosławieństwo na dalsze budowanie w naszych sercach Bożego Królestwa.
zapewniamy o pamięci i modlitwie i życzymy zdrowia, wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego w dalszej służbie dla Kościoła powszechnego. Szczęść Boże. Ekscelencjo, najdostojniejszy arcybiskupie metropolito gdański, z wielką radością jeszcze raz w imieniu naszej wspólnoty witam Ciebie tu w naszej skromnej wspólnocie parafialnej, w tej naszej świątyni. Raduję się bardzo z tego spotkania, które jest spotkaniem historycznym dla naszej parafii, zapisze się w historii i w naszych sercach. Radujemy się, że będziesz przewodniczył tej liturgii mszy świętej. Przypomnę tylko dwa słowa jeszcze z naszej historii. Razem z księdzem arcybiskupem, księdzem Krzysztofem, który tu zasiada za organami, przez 7 lat studiowaliśmy w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzynie. Poświęcenia nasze drogi się rozeszły. Ja zostałem skierowany do pracy duszpasterskiej. Ksiądz Krzysztof również w stronę. A Ty zostałeś skierowany do Rzymu na studia, aby tam właśnie doskonalić się, przybliżać przez poznawanie prawd objawionych do Bóg. Po studiach zostałeś w Rzymie i pracowałeś przez długie lata do roku 2017 w Kurii Rzymskiej. Stamtąd właśnie od grobu apostołów jego świętobliwość, nasz papież Franciszek mianował Ciebie arcybiskupem najpierw białostockim w roku 2017, a następnie metropolitą gdańskim. Do tej metropolii należy też moja diecezja elbląska i nasza diecezja pęblińska. Radujemy się dzisiaj z tego spotkania, że jesteś tutaj z nami. Prosimy o słowo umocnienia nas w wierze, a także Twoje pasterskie błogosławieństwo. Muszę świętą, proszę, aby sprawował w intencji naszej wspólnoty parafialnej. Witam również wszystkich kapłanów przybyłych na tę uroczystość, księdzem dziekanem na czele, którzy służą nam tutaj konfesjonalnie. Witam też Was wszystkich, drodzy parafianie, na tej szczególnej, historycznej uroczystości. Wszyscy pragniemy modlić się za przyczyną świętego Kazimierza, naszego patrona, abyśmy wzrastali w wierze, miłości do Boga i bliźniego. Szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Najpierw chcę podziękować za pozdrowienia, za życzenia, za wszystkie słowa, które zostały wypowiedziane. Cieszę się, że mogę tutaj wspólnie z Wami dzisiaj świętować tę wielką uroczystość Waszą, świętego Kazimierza, patrona Waszej parafii. A więc zawierzając mu wszystkie jego sprawy i tak jak ksiądz proboszcz polecał, prosił, by w czasie tej mszy świętej modlić się w intencji waszej parafii maleńkiej, najmniejszej, przedstawiciele właśnie powiedzieli, ale odpowiedziałem, że gorącej sercem, bo myślę, że tak jest. To co widzę tutaj, to widzę, że gorące serce pozwala, by ta parafia żyła i tego wam życzę, by się Kazimierz też nieustannie was wspierał. A więc nasza modlitwa była miłą Bogu, aby ona rzeczywiście nas nieustannie przemieniała. Przeprośmy Go za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, cierpieniem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina.
Bożego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Wysokości Bogu, a na ziemi błogu ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, Boże, daj chwała Twoja. Boże, wydałeś być Panie w dobrym świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim, narażonemu na pokusy świata. Prosimy Cię, abyśmy przez jego stawiennictwo nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Syracydesa. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce mi się w niej rozradowało. Noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. Postąpiłem w niej, a temu, który dał i mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością, a dobro i nie doznałem wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągnąłem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Oto słowo Boże. Bo on będzie dziedzictwem.
listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznawania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzuję się ze wszystkiego i uznaję to za śmieć, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze przez poznanie Jego, zarówno mocy zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, aby też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa górę w Chrystusie, Jezusie. Oto Słowo Boże. Abyście się wzajemnie miłowali.
Mówimy o miłości Boga i człowieka,
Ale jakże często mówimy też o miłości do ojczyzny, do pracy, do rzeczy, a niekiedy nawet i do pieniądza, i do zwierząt. Myślę, że to niewłaściwe jest mówienie i używanie tego słowa, bo ono nie ma nic wspólnego. Możemy mówić o tym, że lubię pieniądz, czy lubię zwierzęta, czy lubię moją pracę, ale nigdy, że kocham. Dlaczego nie można używać? Myślę, że na to pytanie, dlaczego nie można mówić o miłości do rzeczy, ani do czegoś, czy kogoś, czy istot jakichś, które nie mogą tej miłości odwzajemnić, odpowiada nam na to pytanie papież Benedykt pięknymi słowami. Mówi: miłość mówi, że miłość jest relacją osobową. Ma ona swoje źródło w relacji między Bogiem a człowiekiem i opiera się na wzajemnym obdarowywaniu i przyjmowaniu. Jest to relacja żywa, która zbliża i jednoczy. Przy tym rodzi miłość obie strony. Bóg i człowiek pozostają sobą, a jednak stają się prawdziwie i całkowicie jednym. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. I to w nawiązaniu do świętego Pawła. A więc papież bardzo jasno mówi, że miłość to przede wszystkim relacja osobowa. Relacja, która pozwala obdarowywać drugiego człowieka i która pozwala przyjmować dar drugiego człowieka. To przede wszystkim relacja świadoma i odpowiedzialna. Nie możemy świadomie kochać zwierząt czy rzeczy. Nie możemy oczekiwać też wzajemności. Dlatego papież bardzo mocno właśnie to podkreślił. A to dlatego, że źródłem tej miłości, tej relacji jest przede wszystkim Bóg, sam Bóg, który nas jako pierwszy do końca umiłował. I dlatego obdarował nas swoim bóstwem, a jeszcze bardziej obdarował nas swoim Synem. I teraz, żeby tę właśnie miłość zrozumieć, Jezus nauczał, pięknie nauczał. Mówił o miłości dobrego pasterza, który przychodzi, aby szukać zagubionych owiec. Mówił o zagubionej drachmie. Mówił cały szereg o innych przypowieści, po to, by ukazać i przede wszystkim, jak bardzo Bóg nas kocha. Ale myślę, że najlepszym przykładem tej relacji miłości względem człowieka to jest właśnie sam krzyż Jezusa Chrystusa. To, o czym Jezus nauczał w czasie swojego życia, to pokazał swoim życiem, kiedy za nas na krzyżu oddał swoje życie. Abyśmy zrozumieli, że krzyż jest tym najpiękniejszym przykładem miłości Boga do człowieka. Jest jednocześnie wzorem tej miłości Boga do człowieka. I dlatego też za każdym razem, kiedy patrzymy na ten krzyż, to powinniśmy sobie uświadomić tę wielką miłość obdarowania człowieka, Bóg, który daje z siebie samego każdemu z nas. Ale to, co Jezus dokonał na krzyżu, to wcześniej uczynił to w Wieczerniku. To właśnie tam, w Wieczerniku, ze swoimi uczniami, kiedy spożywał paschę, tam pod postaciami chleba i wina dał siebie samego każdemu z nas, mówiąc: bierzcie i jedzcie, bo to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, bo to jest krew moja. A więc w ten sposób zechciał nam dać się całkowicie, po to byśmy mogli Jego obecnością być nieustannie ubogaceni. Eucharystia jest więc tym darem, którym Jezus nas nieustannie ubogaca swoimi boskimi darami, godnością, dobrocią, szczęściem, ojcowską troską, a my w zamian dajemy również siebie, Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Obdarowujemy Go wdzięcznością,
oddajemy Mu cześć, obdarowujemy Go naszym czasem, owocami naszej pracy, to ofiara, którą składamy. I przede wszystkim pragniemy stawać się żywym i autentycznym obrazem Jego, Jezusa Chrystusa, w świecie, w którym jesteśmy, w którym żyjemy. A więc to wzajemne obdarowanie, które dokonujecie, świadczy o tym, że ta miłość w nas się buduje, że ta miłość staje się prawdziwym darem zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Ale jest jeszcze drugi aspekt tej miłości, tego obdarowywania się. To aspekt, który powoduje, że my wzajemnie się również obdarowujemy, bo uczestniczymy w tej samej Eucharystii, bo przyjmujemy to samo ciało i pijemy tę samą krew Jezusa Chrystusa, bo stajemy się jednym ciałem. Każdy, kto przyjmuje mnie, staje się jak ja, mówi święty Paweł. Wszyscy, którzy przyjmują ciało Chrystusa, stanowią jedno między sobą, jedno z Chrystusem Jezusem. Każdy, kto przyjmuje do swojego serca Jezusa Chrystusa, nie może go mieć tylko dla siebie. Ma go również dla innych. Dla jego miłości, jakie otrzymuje w momencie przyjęcia właśnie Komunii Świętej, a więc Jezusa Chrystusa, pod postaciami chleba i wina, przyjmuje go jako dar dla innych. I dlatego ten Jezus sprawia, że stajemy się jedną piękną wspólnotą. Taką wspólnotą, jaką wy również tworzycie. Z uwagą słuchałem słów, które były wypowiedziane przez waszych przedstawicieli, mówiąc, że choć jest to wspólnota taka mała, zupełnie najmniejsza w tej diecezji, to jednak tak wiele można było tutaj zrobić. I odnowić ten kościół, i położyć kostkę wokół, i zrobić ogrodzenie, i parking piękny, i cały szereg jeszcze innych rzeczy. To właśnie dlatego, że wy tworzycie jedną wspólnotę i każdy gest, który wykonujecie względem tej wspólnoty, to jest właśnie wynik tej miłości i tego obdarowywania się miłością, wzajemnego obdarowywania się. Dlatego jest to ważne, abyśmy byli tego świadomi, abyśmy to starali się nieustannie realizować w naszym życiu. A teraz popatrzmy też na świętego Kazimierza, który choć żył dawno, dawno temu, to jednak myślę, że jego świadectwo życia, jego przykład, jaki nam pozostawił, jest wciąż aktualny. Wprawdzie ten właśnie patron nie pozostawił żadnych zapisków, nie pozostawił żadnych rzeczy spisanych, ale myślę, że jego życie jest najpiękniejszym świadectwem tego, że właśnie tak przeżywał tę miłość Chrystusa, że właśnie w ten sposób miłość pojmował jako dar, który otrzymywał, którym powinien się być dzielić z innymi. Pozostawił to piękne świadectwo swojego codziennego życia, ale też świadectwo zarządzania, świadectwo bycia dla innych, świadectwo jako zarządca, jako królewicz, a przede wszystkim jako chrześcijanin. Żył przede wszystkim tą miłością. Na tej miłości opierał wszystkie swoje relacje względem każdego człowieka, który spotykał. Niezależnie od tego, czy był to ktoś z rodziny królewskiej, czy ktoś z dworzan, czy też z ludzi szlachetnych urodzonych, czy też pierwszego, lepszego poddanego, którego spotykał na swojej drodze. Starał się z każdym właśnie dzielić miłością i każdego obdarowywać tą miłością. Tę głęboko chrześcijańską postawę swojego życia, tej postawy się nauczył od swojej mamy, już od najmłodszego roku. Starał się przede wszystkim głęboko przeżywać wszystko to, co jest związane z życiem chrześcijańskim. Starał sobie przyswajać to wszystko, co było ważne w życiu. Rozumiał, co jest ważne. Rozumiał, co jest potrzebne, aby to nasze życie było życiem chrześcijańskim. Dlatego
skrupulatnie starał się to przyswajać, też przede wszystkim swoim życiem w jakiś sposób ukazywać. Był przede wszystkim rozmiłowany mocno w nabożeństwie do Matki Bożej. Ale widział, że do Matka Boża prowadzi przede wszystkim do jego Syna, Jezusa Chrystusa. A więc bardzo często starał się każdego dnia modlić, przeżywać Eucharystię. Każdego dnia wiele czasu poświęcał na modlitwę. A wcześniej rano szedł do kościoła, aby adorować Najświętszy Sakrament, uczestniczyć we mszy świętej. Jak czyta się życiorysy czy opisy, to można nawet spotkać takie zdanie, że rano przychodził, nawet kiedy jeszcze świątynia była zamknięta, klękał, aby przed drzwiami świątyni adorować Najświętszy Sakrament Jezusa w Eucharystii, Jezusa w Tabernakulum. Widziano go często, klęczącego właśnie tak przed drzwiami. A więc to pokazuje, jak bardzo był rozmiłowany w Eucharystii. Bo przede wszystkim w Eucharystii szukał i znajdywał i rozumiał, czym jest prawdziwa miłość Boża. Motywowany miłością, święty Kazimierz, sprawując jako królewicz, jako władca rządy nad krajem, starał się podejmować roztropne i ważne decyzje. Kierował się wrodzonym poczuciem sprawiedliwości i umiłowaniem prawdy. Otaczał opieką ubogich i chorych, stawiał się za nimi do króla i bronił skrzywdzonych. Umiał wybaczać doznane krzywdy. Po porannej mszy świętej bardzo często szedł do szpitala, aby tam opiekować się chorymi, rozdawał pieniądze, zaopatrywał ich to, czego najbardziej potrzebowali. Ale to, co też myślę, takie cechy charakterystyczne dla niego, to nie znosił obok siebie ludzi zakłamanych, karierowiczów, pochlebców i tym podobnych. Upominał ich, a gdy to nie pomagało, oddalał od siebie. Nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. To właśnie taką postawą święty Kazimierz zdobywał sobie wielki szacunek i możemy powiedzieć wielką miłość nie tylko w rodzinie, ale przede wszystkim pośród poddanych. Tę właśnie wspaniałą postawę dzisiejszego patrona można by spuentować słowami księdza Jana Grzegorza, wieloletniego wychowawcy Kazimierza, znanego skądinąd historyka dziejów polskich. W swoim pamiętniku zanotował właśnie takie słowa, że cenił go najbardziej ze wszystkich synów królewskich, bowiem Kazimierz był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu. A młody królewicz swoje szlacheckie urodzenie odczytywał jako jasne wezwanie do tego, aby być człowiekiem naprawdę szlachetnym. Święte życie świętego Kazimierza przypomina trochę również życie świętego Pawła z drugiego dzisiejszego czytania, którym apostoł wyznaje: dla Chrystusa wyzłem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym tylko pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Święty Kazimierz, o nim można również powiedzieć, że wyżył się ze wszystkiego, byle tylko pozyskać do końca Jezusa Chrystusa. A więc tak jak święty apostoł, święty Kazimierz stara się przede wszystkim pozyskać Chrystusa, szukać tej miłości, żyć nią, pokazywać ją innym. Stara się przede wszystkim pokazać, że Chrystus w życiu każdego z nas jest kimś najważniejszym. Że ten Chrystus w życiu każdego z nas
jest jedynym i niepodważalnym fundamentem, że nie ma innego życia chrześcijańskiego, jeśli nie na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. A więc dzisiejszy patron, święty Kazimierz, możemy powiedzieć, to wspaniały święty, również na dzisiejsze czasy. I choć minęło prawie 5 wieków od jego życia, to jednak jego przesłanie, jego przykład życia są wciąż aktualne. Jakże bardzo potrzebujemy właśnie dzisiaj, w tych trudnych czasach, takiego dobrego przykładu, takiego świętego przykładu, abyśmy się nie zagubili w morzu codziennych spraw, aby nie stracić zdrowego rozsądku w wartościowaniu rzeczy i dóbr materialnych, ludzkich i innych, z których korzystamy i które są do naszej dyspozycji, ale one nie mogą nigdy przesłonić nam tego, czym jest miłość, kim jest Jezus Chrystus. Potrzebujemy właśnie takiego zdrowego spojrzenia, jaki miał święty Kazimierz, abyśmy umieli przeciwstawić się fałszywym i też zwodniczym, iluzorycznym wizjom szczęśliwego i łatwego życia. Swoim szlachetnym życiem, świętym życiem. Daj nam przykład, że w każdej sytuacji, w każdych warunkach możemy zachować postawę naprawdę szlachetną i pełną godności, pełną miłości. Jest wzorem, możemy powiedzieć, również dla rządzących, dla tych, którzy sprawują każdą formę władzy publicznej, aby w swoim postępowaniu umieli zawsze kierować się takimi wartościami jak poszanowanie drugiego człowieka, jak sprawiedliwość, jak dobroć, jak braterstwo. Święty Kazimierz daje nam przykład troski o prawowierność i bezinteresowność w pełnieniu funkcji, urzędów, byciu dla drugiego człowieka, w pełnieniu tego dobra, którego wszyscy tak bardzo potrzebujemy. Jest wzorem umiłowania prawdy i odpowiedzialności za pełnioną posługę, za bycie człowiekiem oraz szczerego zatroskania się o tych, którzy wyciągają ku nam dłoń. W tych dniach w sposób szczególny jesteśmy proszeni o to, żeby popatrzeć na tych, którzy pod wpływem tej niesłusznej, tej krzywdzącej wojny, choćby tylko na Ukrainie, znajdują się również pośród nas i wyciągają ku nam dłoń, aby ich nie zostawić, nie opuścić, ale im przyjść z pomocą, tak jak my Polacy kiedyś wiele tej pomocy otrzymywaliśmy. A więc święty Kazimierz mówi o tym wyczuleniu na biedę, na troskę, na potrzeby drugiego człowieka. Jego przykład więc zachęca nas wszystkich do działania po Bożemu i do pojmowania daru miłości jako ofiarnej służby drugiemu człowiekowi. Umiał przekuwać świętość, życie codzienne, a życie codzienne w świętość. Abyśmy i my za przykładem umieli przekuwać również świętość na życie codzienne, bo życie codzienne i życie codzienne tę samą świętość. Przez tę celebrację eucharystyczną, to dzisiejsze święto patronalne, chcemy więc wyrazić szczególną wdzięczność Bogu za dar życia świętego Kazimierza. A świętemu Kazimierzowi chcemy podziękować za nieustanne, szlachetne okazywanie swojego serca innym.
za ten piękny przykład Jego życia. Przez Jego pośrednictwo pragniemy polecać Bogu młodzież wiernych tutejszej wspólnoty parafialnej, trudne sprawy naszej ojczyzny oraz tych, którzy pełnią w niej funkcje społeczno-administracyjne, aby czynili to zawsze z odpowiedzialnością w duchu służby dla dobra innych. Chcemy polecać wszystkie sprawy tej parafii. Polecać też kapłanów, którzy pracowali i pracują w tej parafii i w całej diecezji. Ale chcemy polecać przede wszystkim te trudne sprawy, które odbierają nam pokój, które nie pozwalają nam czasem z nadzieją spoglądać w przyszłość. Chcemy to wszystko powierzać Bogu przez orędownictwo świętego Kazimierza i prosić Go, aby wypraszał nam potrzebny pokój, radość, a przede wszystkim moc, aby ta wspólnota parafialna była zawsze wspólnotą żywą, wspólnotą zbudowaną na miłości Jezusa Chrystusa, wspólnotą, dla której Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Amen. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich
chorych, cierpiących, w domach, szpitalach, o łaskę zdrowia, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, tutaj zgromadzonych, abyśmy za przyczyną świętego Kazimierza wzrastali w łasce i świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, prosimy mocy na zbierności na Kościoła, byś przyszedł z pomocą tym wszystkim, których Ci polecamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wznosz mi
naszemu. Nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją o zmartwychwstaniu. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce zeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy, że tymi świadami wszystkimi daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Jagubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Kazimierzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Ekscelencjo, dobiega końca nasza piękna uroczystość ku czci świętego Kazimierza, patrona naszej wspólnoty parafialnej. Z całego serca dziękuję za Twoją obecność pośród nas, w tej naszej małej wspólnocie, ale myślę, że te gorące serca tej cząstki parafii, która tu jest, prawie 100 osób, to chyba do Komunii Świętej. Będziemy dalej wzrastać w łasce u Boga, u ludzi, otwierać serca na miłość Bożą w naszym codziennym życiu. Tą miłością, wiadomo, ogarnąć najpierw Wszechmogącego Boga, który nam dał ten dzisiejszy piękny dzień, piękną pogodę i czas, że mogliśmy tu być. Uwielbiamy więc za to Pana Boga. Również cieszymy się, że tu możemy być razem z Tobą. Życzymy dużo łask Bożych, dużo siły i duchowej, i fizycznej, dalszej służby dla Kościoła powszechnego, wśród tych rozlicznych, trudnych obowiązków, jaką pasterz archidiecezji będziemy Ciebie wspomagać naszą modlitwą. Również właśnie ten codzienny różaniec, który tę z garstką naszą odmawiamy, koronkę do Miłosierdzia Bożego, jak będziemy polecać właśnie Ciebie, aby Pan Bóg darzył Cię tymi swoimi darami, nasz patron święty Kazimierz wypraszał te wszystkie potrzebne łaski. Szczęść Boże. Serdecznie Bóg zapłać też wszystkim kapłanom, którzy przybyli na tę naszą uroczystość za pomoc konfesjonale, kiedy dziekanem na czele, serdecznie Bóg zapłać służby liturgicznej, tym Wam wszystkim, którzy tu przybyliście, mojemu koledze tutaj, księdzu Krzysztofowi, za pomoc, jako właśnie przy tych organach, gdzie nam się Jerzej śpiewał. Teraz jeszcze wystawienie Najświętszego Sakramentu, witania do świętego Kazimierza i uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi, Bóg zapłać wszystkim i szczęść Boże. Czego zrobiona, Pasyjażyna, Królem Jezus Chrystus, Mocna Ubiega, Wita Jezu, Synu Maryi. Cierpliwości. Módl się za nami. Święty Kazimierzu,
panujący z królewskiej godności dla Królestwa Bożego. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, miłośniku Boży. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, naśladowco Chrystusa. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, zwycięstwo nieprzyjaciół zbawienia. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, pomocy strapionych. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, wspomożycielu konających. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, źródło dobroci. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, krzewicielu wiary świętej. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, ojcze ubogich i sierot. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, zbiorze mądrości. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, młodzieńcze nieskalany. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, wózko Jagiełłowa. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, niezwyczajna światłości. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, uśmierzycielu burzy i niepogody. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, wzorze wstydliwości. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, mężu wielkiej pobożności. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, współczujący bolejącym. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, osłono Wilna. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, pełen łaskawości. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, źródło żywej boskiej miłości. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, człowieku anielski. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, pobudką w umiłowaniu Boga. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, patronie nasz. Módl się za nami. Święty Kazimierzu, wianą niezwiędłe złotego wieku. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Szczęśliwie słudzy, których Pan zastanie czuwający, przeparzy się i każe im zasiąść do stołu. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty, bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za stawiennictwem świętego Kazimierza Królewicza, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać swoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie wieczna chwała. Ciebie Ojca niebia znamy, Ciebie wielki ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie Boże imię.
Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią za prześwięte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owocu Twojego odkupienia. Amen.